Keep up with love. Jesteśmy. Trochę się tutaj zamieszałem z tymi wszystkimi. No więc muszę ci powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten wstęp. Tak? Może to jest próżność, Janek? Ale dlaczego mam nie być próżny, prawda? Mogę sobie czasem pozwolić na... Okej. Okay. To ja tylko powiem, że mamy 19 grudnia 2012 roku. To tak dla archiwistów jakby kiedyś. A ja powiem, że mamy 19 grudnia. Tak? Okej, okay, no. Aleś się uszczypliwy zrobił. Aleś się uszczypliwy zrobił. Raz, wiesz, raz można. Słuchajcie. No. No więc, to, aha, muszę wam powiedzieć, nie wiem, czy mówiłem wam, czy opowiadałem, ale chyba opowiadałem, chyba pisałem gdzieś o tym, że myśmy z Krzyśkiem Krawczykiem zakładaliśmy wspólny biznes. To znaczy ja się tak domyśliłem właśnie, że o tobie Krzysztof śpiewa. No nie, no to... No po co mi gitara? No co, więc, grałeś przecież, no to wiesz, no to może... Ale nie na gitarze. A nie wiem, ja czy widziałeś, ktoś znalazł twoje zdjęcie z liceum i puścił w komentarzach. No właśnie widziałem, no wiesz, smutno mi się zrobiło, jak zobaczyłem. Te włosy. Jak zobaczyłem. No wiesz, bo tak od razu potem popatrzyłem się do lustra i mówię, dramat. No ale niestety takie są koleje losu, no zobaczymy, jak długo ten dramat jeszcze potrwa. Na razie, no jakoś dochodzę do siebie, bo strasznie byłem wymęczony, wiesz, po tych podróżach. Ameryka, potem Afryka, potem teraz znowu Ameryka. Teraz znowu Ameryka, no bo co, wyprowadzasz się na miesiąc chyba, nie? No chyba może na dwa. Też się ten kraj już tak wkurzył jak mnie? Słuchaj, raczej bardziej mnie Ameryka wkurza, ale... nie, ja ci powiem, Polska mnie nie wkurza, wiesz, znaczy... Powiem ci tak, że to ja jestem zwolennikiem raczej tego, żeby nie ustępuję pola, wiesz? Ja staram się tak prowadzić sprawy i mi się wydaje, że to jest jedna z takich dobrych strategii, że jak jesteśmy w konflikcie, to mówię do przedsiębiorców też, to róbcie wszystko, żeby nie ustąpić pola. To znaczy, jak macie konflikt ze wspólnikiem, czy z żoną, czy z urzędem skarbowym, to nie poddajcie się, nie ustępujcie, nie obrażajcie się, tylko po prostu walczcie. Cały czas na ubitej ziemi i trzymać swoją pozycję, nawet jak się ją traci, to jednak nie ustępować z pola walki. Bo jak się okazuje, nawet ci najsilniejsi to nie są aż tak silni, żeby nie można było ich pokonać. Jak my się wszyscy wyniesiemy stąd, do tych Irlandii, Anglii i tak dalej, niech jadą. Ja uważam, jak ktoś chce, to proszę bardzo, niech jedzie. Sam wyjechałem, żeby w pewnym sensie, żeby się sprawdzić. A czy właściwie wtedy to było... I wróciłeś też, żeby się sprawdzić. No wróciłem, żeby... Tak. Ale nie, ale wiesz, ja wyjeżdżałem w tak beznadziejnej sytuacji, po prostu można było się zwymiotować, no. Nie było cytryn, nie było niczego, nie było. Ale cytryn nie było, ja mówię do cytryny. Słuchaj, dzisiaj, to co dzisiaj jest, takie szanse, jakie są dzisiaj, wiesz, żeby z tego rezygnować i wyjeżdżać za granicę, to mi się wydaje, chyba może do Czech, jak powiedziałem, Czechosłowacji dawnej, no to może, ale tak to ja bym jednak dzisiaj nie jechał, a zwłaszcza na przykład do Niemiec. No i co z tego, że tam ktoś zarobił 500 euro czy euro więcej, jak to nie jest u siebie, nie jest, nie, tak jak Korwin mówi, że nie znasz wagi słów,
wiesz, w obcym języku. Masz 10 synonimów, tam 7 synonimów na jakiś termin i co? I nie wiesz, który do czego dopasować, jaka jest ich ważność. I to rzeczywiście jest hamulec, wiesz, że nie możesz się wypowiedzieć, nie możesz przekazać tego wszystkiego, co byś chciał. Oczywiście możesz to w jakiś tam sposób opisowy robić, ale to już nie jest taki żywy przekaz, jak na przykład tutaj w naszym radiu, że wiesz, że jąkamy się, a zacinamy się, a mylimy się, a to wszystko, ale to jest, takie jest życie, nie? A tam już z życiem mniej się ma do czynienia poprzez chociażby barierę językową. No są tacy ludzie, którzy nauczyli tak dobrze języka, że tak dobrze języka obcego się nauczyli, że nie mają z tym problemów, ale wydaje mi się, że jednak jak to jest drugi język, to nigdy się człowiek tak dobrze nie wypowie. Zresztą jest taka ciekawa historia w małżeństwach, wiesz, mieszanych, na przykład tam no. Polak z Meksykanką, czy Amerykanin z Hiszpanką, wiesz, że oni się właściwie nie kłócą, wiesz? Te małżeństwa, ja zauważyłem, ja miałem właśnie kolegę, który się ożenił z Hiszpanką, drugiego miałem, który się ożenił z Meksykanką, mam znajomą Polkę, która się ożeniła z Amerykaninem, miałem chyba 20 takich małżeństw i zauważyłem, że oni się w ogóle nie kłócą, a jeżeli już jest jakiś temat taki, wiesz, drażliwy, albo chcą sobie dokopać, to są odniesienia do narodowości. A wy, ty, ten Meksyk, to bida taka, a oni mówią, a w Polsce pijani wszyscy, prawda? Albo tam śmierdzą, albo coś, wiesz, i to jest jedyny właściwie wątek. Nie ma tych niuansów, wiesz, że ktoś ci tam, jak mąż z żoną powie na przykład, że wiesz, no, może znaleźć wiele określeń na przykład na lenistwo swojej żony albo na nadmierną dbałość o czystość, prawda? Przesadną dbałość o czystość. Natomiast w obcych językach oni tego nie są w stanie wypowiedzieć. Słuchamy cię, Fuczaku. Tak, uderz w stół, a nożyce się odezwą, tak? No i co? Zadzwoniłem. Ale NRD, ja tak? No ja siedzę znaczy jakie NRD? Przez NRD to się jedzie, jak się jedzie pociągiem tutaj, to można przez NRD się przejechać. Ale to się powoli rozszerza, bo to wiesz, że kiedyś RFN miało, zawładnęło NRD, a teraz NRD, ta mentalność NRD-owska, no nie wiem, może się mylę, ale tak mi się wydaje, że Niemcy nie idą w dobrym kierunku. Znaczy ja nie wiem, jak ja jechałem pociągiem właśnie przez NRD, bo jak jedzie się po autostradzie, to się tego nie widzi, natomiast no leci się samolotem, to w ogóle się tego nie widzi, natomiast jak jechałem pociągiem, jechałem przez NRD, Boże, jakie tam jest dziadostwo, gorzej, ja myślałem, że ten pociąg... W dalszym ciągu? Strasznie, ja się za głowę, ja myślałem, że gdzieś ja pod Białymstokiem wylądowałem, no tragedia, 50 km na południe od Berlina. Na dworcu kolejowym szyby powybijane, jakaś folia wstawiona, folia też podarta, zresztą mam zdjęcia, no tragedia. Za głowę się złapałem, jakieś towarzystwo jechało obok w przedziale, ja się bałem tam, mówię, że mam aparat taki za 700 euro, mówię, to lepiej schowam, bo jeszcze mi ukradną. Ale jaki, słuchowy aparat? Nie, do zdjęć, no, na lustrzankę. Słuchaj, no więc, to po jasną cholerę wyjeżdżać, jak to wszystko mamy w Białymstoku, czy gdzieś w Białej Podlaskiej. No nie. Nawet w Białymstoku, ja myślę, mają lepiej. Nie, ja wam powiem poważnie teraz. Myśmy tu w zeszłym roku bodajże i 2 lata temu zrobili sobie taką rundkę po Polsce, różne takie małe miasteczkaśmy przejechali i naprawdę piękne, Polska jest przepiękna. Właśnie ta taka nieznana, ściana wschodnia, jakieś tam Hrubieszowy, jakieś Zamoście, Przemyśle, to przepiękne jest, to po jasną cholerę tam się gdzieś pchać. Wszędzie jest pięknie. Ja tutaj przyjechałem i tu jest też pięknie. Po prostu i takie, wszystko masz na miejscu, masz tak, masz na miejscu pracę. Masz niedaleko do gór, masz jeziora, masz kupę lasów.
Masz piękne w ogóle okolice, więc no, przyjechałem tutaj zasadniczo do pracy, ale mówię, tu się po prostu da żyć. A jeszcze coś miałem powiedzieć, bo na temat bariery językowej, ona czasami pomaga. Bo ja mam taki bardzo, bardzo złą przypadłość, a mianowicie ja mam troszeczkę niewyparzony języczek. I zdarzyło mi się z pracy wylecieć za mój niewyparzony języczek tutaj w Niemczech, ponieważ ten Niemiec, u którego pracowałem, on no, po prostu bardzo dobrze znał polski. Natomiast jak teraz pracuję z gościem, w którym mam barierę językową, wyłącznie podstawowe rzeczy typu podaj śrubokręt, coś tam włącz. Nie to. W każdym razie. Ręce do góry, tak, dokładnie, ale jest ta bariera językowa i ona mi pomaga. Ponieważ... No to jest właśnie to, o co mówiliśmy o małżeństwach. Dzięki Buczaku za telefon. Dziękujemy Ci bardzo, że wsparłeś nasze tezy. Natomiast chcieliśmy przejść do meritum. Trzymaj się, pa. Do merituma i taki mamy plan. Dobra, nie gniewasz się? Już poszedł. Już się zmył. Już się zmył do NRD, no proszę bardzo. Słuchajcie, no więc tak. To sprawę to już mamy załatwioną. Natomiast teraz dobre wiadomości i to właściwie można powiedzieć, że w tym nawale dziadostwa i narzekania i pesymizmu pewnie się dziwicie, nie? Że ja teraz bronię dziadostwa, a zawsze tutaj sekuję. No raz się sekuje, raz się broni. A broni dlatego, że wokół nas, wokół Kamila, mnie, myślę, że może też wielu słuchaczy, nie dzieje się aż tak źle, że mimo tych wszystkich, mimo tego dziadostwa, radzimy sobie. Więc tak, wczoraj rozpoczęła się budowa szkoły w Lindzie. Już fizycznie, już tam nasi tak, ludkowie... nawet na blogu godzinę temu opublikowałem kilka zdjęć z tego. No, więc właśnie Jacek nam przysłał pierwsze zdjęcia, już tam darny zerwano, już kopią, także, a wolontariusze już ostrzą łopaty i będą za tydzień, za dwa tygodnie będą już, niecałe dwa tygodnie, będą kopać sami. Także, czyli jakby ten jeden plan... Ale szczerze powiedziawszy, Janku, liczymy na to, że przyjedziemy już na wykopane i będziemy murować. No, ale wiesz, że twoja technologia murowania niestety mija się z afrykańską, także to... Dlatego wynajęliśmy murarza na miejscu jednego, żeby nam pokazywał, jakie są różnice i dwa, żeby się dogadywał z tymi, co będą nam pomagać. W języku nandzia. Tak, bo nie wszyscy tam śmigają takim angielskim, a jak to jest taki angielski, no to jest taki afrykański angielski. No ale dogadacie się do tego, na pewno. Oni się chcą dogadać. Pewnie. Słuchajcie, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, nasz przyjaciel, sojusznik, współpracownik Krzysztof Habich ruszył wielki biznes. No jeszcze wow. Tutaj, tak, ruszyło i jest, mówi, że fantastycznie wszystko idzie, rozwija się. To jest biznes związany z oszczędnościami zużycia energii. Znaczy on dostarcza technologii, jego firma dostarcza technologii oszczędzania energii. Więcej na ten temat na pewno Krzysztof może napisze na swoim blogu, albo gdzieś na jakimś naszym seminarium azbirowskim się pojawi i opowie. Przedsięwzięcie niezwykle ciekawe, bardzo innowacyjne i właśnie w naszym duchu żadnych dotacji, żadnych subwencji, żadnych nadzorów i tak dalej. Im więcej swobody, tym więcej efektywności, tym większa efektywność. Czyli tutaj też dobrze idzie. Szkoła nam się dobrze rozwija, prawda? Mimo tego marazmu, mimo tego wszystkiego, co na co dzień, o czym na co dzień tutaj rozmawiamy i narzekamy. No, narzekać trzeba, żeby wiedzieć, gdzie jest wróg, gdzie jest źle i omijać te bagienka albo po prostu zasypywać. Następna sprawa, to właśnie co chciałem, właśnie tak chciałem podsumować rok, że rozmawiam z ludźmi, którzy prowadzą biznes i no niby tam każdy
ma coś do powiedzenia, że mu się pogorszyło, ale w zasadzie nikomu się tak nie pogorszyło, żeby zrezygnował z biznesu. Powiem więcej. Najpierw oczywiście narzekają, a potem mówią, że nie mogą się wyrobić, bo tam coś drgnęło, prawda? No więc to samo jest tutaj. Ja ze zdumieniem przez pierwsze półrocze wydawało mi się, że sprzedaż książek spada, a tu się okazuje teraz w drugim półroczu, że to, co spadło w pierwszym, to w drugim wzrosło i już nam mamy rekordy sprzedaży. Naprawdę? No tak, no ja wiesz, jestem zdziwiony. Nie wiem jak, już nie wchodzę nawet w mechanizmy tego zwiększenia sprzedaży, ale wydaje mi się, że no pewnie, że to nasze środowisko tutaj przy kontestacji też ma swój duży udział w tym, ale nie tylko, no, zaczynają nas czytać ludzie spoza kręgu tego zaklętego przedsiębiorczości czy wolnościowego. Czytają i coraz więcej, no, także to człowieka cieszy, bo oczywiście jest to dowód na słuszność obranej idei czy pomysłu na biznes, a z drugiej strony no, jakieś owoce też się liczą, tym bardziej, że jest na co wydawać, prawda? Bo owoce są drogie w tym sezonie. No, musimy budować szkoły, musimy chronić rodziny, musimy sami się chronić, żeby nie stać się łupem dziadostwa. Jak już, no to określimy to dziadostwo. I ja kiedyś miałem taki okres, wiesz, gdzieś jak miałem 20 par lat, to właśnie na wszystko mówiłem dziadostwo, ale wtedy rzeczywiście wszystko było dziadostwem. Teraz może nie wszystko, ale dużo też jest. W dalszym ciągu dużo dziadostwa jeszcze jest. Słuchajcie, bardzo się ucieszyłem. Też tak jak już sobie kadzimy, że kiedy pamiętam jakieś 3 miesiące temu pan Piotr Kuczyński, guru ekonomiczny tego padołu, powiedział, że no pod koniec roku złotówka będzie się gwałtownie osłabiać i to potem wszyscy główni ekonomiści i analitycy wszystkich prawie że banków, może prawie że, bo może jakiś jeden przez pomyłkę był innego zdania. Mówili, że złotówka siądzie, a ja przecież pamiętacie jakieś ile, 2 lata temu powiedziałem, żeby trzymać złotówkę, że z tych wszystkich, jak się ten kryzys walutowy zaczął, to tak sobie kombinowałem, no myślałem, rozmawiałem potem jeszcze z Jezusem de Soto, jak się spotkałem, to też to konfrontowałem i w zasadzie wyszło na to, że jednak najlepiej było trzymać złotówkę w tych czasach, bo pamiętacie, 3,40, prawie 3,50 dolar, teraz jest blisko 3 zł, no to już jest 50 groszy na 3,50. 3,06 no jest dokładnie dzisiaj. 3,06, no ale... Dzisiaj papiery robiłem do Afryki, kontener odprawiałem, więc... A myśmy wymienili po 3,27, cholera mnie bierze. No nie, bo to jest 7% różnicy, no. No w każdym razie, no 6. W każdym razie... moja przepowiednia się sprawdziła, a tamta się nie sprawdziła. Dlaczego się sprawdziła moja przepowiednia? Dlatego, że ja zawsze liczę na przedsiębiorczość Polaków. Polacy są narodem przedsiębiorczym i jeszcze mimo wszystko, jeszcze to słowo nie zostało zdewaluowane, bo gdzieś indziej tak, w Afryce, no to ja mówiłem, w Afryce jest marazm. Oni nawet nie wiedzą, co to jest przedsiębiorczość, nawet się boją odważyć myśleć o przedsiębiorczości. Jak mi opowiadał Chansi Chanda, tego wam nie powiedziałem ostatnim razem, to zaatakował go kolega pastor, który powiedział, jak ty możesz namawiać ludzi, żeby biznesy otwierali. Przecież to jest, wiadomo, że biznes to jest zło. To jest jedno wielkie zło. No i tak wszyscy tym tłukom, tym Afrykanom, no to oni jeszcze do tego tradycji nie mając, nie organizują się przedsiębiorczo. Ameryka jeszcze jako tako jest przedsiębiorcza, ale coraz więcej przedsiębiorców traci cierpliwość i się przerzuca z branży na branżę, no. Szukają miejsca w Stanach Zjednoczonych, ale nie jest łatwo, dlatego że jakby te wielkie firmy przetrwały pod opieką państwa, a małe zostały na pastwę losu, a los jest nie najciekawszy. No, rusza się niby rynek nieruchomości, ale ten rynek nieruchomości się rusza w ten sam sposób, w jaki rozpoczął się kryzys. To znaczy znowu będzie bańka cenowa,
bańka spekulacyjna, będą rosły ceny, znowu ludzie nakupują, będą inwestować niby rzekomo, że to jest inwestowanie. No i za dwa lata będzie kolejny kryzys. I znowu wszystko spadnie, znowu ukradną połowę ludzkich pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Słuchamy cię, Care24. Maciek Binet z Niemiec też. Cześć Maćku. Sekundka, proszę ten, bańka będzie. Słyszę bańka, że będzie. Cześć, witam wszystkich. Tutaj Maciej Binert, witam. Witam Janku, witam Kamilu. Cześć. Co tam? Janku, wiesz co, chciałem takie pytanie. Janku, w czym upatrujesz tą taką moc złotówki w przedsiębiorczości? No, w sile znaczy, gospodarki wiesz, polskiej? Ja bym tutaj, kilka czynników dostrzegam. Wiesz, ja szukam takich czynników specyficznych, które rzeczywiście różnią się od reszty i od tego, co mówi tak zwany mainstream. Więc pierwsza sprawa, że jednak się rząd przejmuje tą deficytem. Oczywiście. Coś tam kombinują, żeby ten deficyt się znaczy, przejmuje się deficytem w związku z tym, że zaczyna go teraz inaczej liczyć, za chwilę dojdzie do jakiegoś algorytmu, że jeszcze Polska ma pewnie zero długu albo... No nie, ale wiesz, ale samo to, że oni się tym przejmują, to znaczy, że wiesz, to jest sygnał dla świata, no i wiesz, jak widzisz, że ci, którzy zarządzają, to nie jest dobre słowo, ale powiedzmy, manipulują walutą, manipulują w sposób jakiś tam rozsądny, czy rozsądniejszy niż inni, to cię ta waluta przyciąga. Następna sprawa to inflacja. No, na szczęście jest tam w tej Radzie Polityki Pieniężnej jest kilku mądrych, słyszycie mnie czy nie? Tak, dobrze cię słychać. No, tak, ja cię słyszę. Halo. Tylko troszeczkę przerywa, wiesz? To ciekawe. Aha, przerywa. No to uważaj, bo przerywane są bardzo niezdrowe. więc druga sprawa to jest, że w Radzie Polityki Pieniężnej jest kilku, powiedziałbym, liberałów, ale w takim naszym rozumieniu tego słowa. No na pewno profesor Winiecki, na pewno Żońca, może jeszcze ktoś. I ci ludzie są dość wpływowi, no bo reszta to w ogóle nie wie, o co chodzi, reszta w ogóle nie rozumie. No może nie reszta, no ale większość nie rozumie tak naprawdę, że chodzi o to, żeby nie było ekspansji kredytowej, żeby pieniądz był trudniejszy, żeby ten pieniądz się zbliżał do wartości wolnorynkowej, no żeby jak najmniej oddziaływania było na niego, no to jednak oni też tworzą atmosferę tej polityki pieniężnej taką, że wiesz, no zresztą jest taka ta teoria, żelazna teoria elit mówi tak, że nawet jeżeli mamy jakieś stowarzyszenie, które liczy 10 tysięcy ludzi, to i tak nim kieruje jedna osoba. No przecież PiS-em kto kieruje? No kto? Lech. Nie no, Lech nie. Lech przez telefon. No chyba, że Lech. No, ale Jarosław te... A Jarosławem kto kieruje? No właśnie, powiedziałem. Mama! No to PiS-em kieruje pani Kaczyńska. Mama! No... Może to brzmi jak ja mówię absolutnie bez ironii. Jest, jeżeli przeanalizuję, no przecież wyobraźcie sobie, że jest jakiś rząd, nie? Niby tam jest premier Tusk, który podejmuje decyzję, wysłuchując głosów ministrów. To odwrotnie jest. Ministrowie wysłuchują głosu premiera, żeby wiedzieć, co mają powiedzieć, żeby nie być w kontrze. I w każdym stowarzyszeniu tak jest. Jedna osoba decyduje. Więc jeżeli tu mamy dwóch takich jastrzębi. Czyli co, siłę złotego porównujesz do siły Donalda? No właśnie, to chciałem do tego dojść, do jakiejś puenty właśnie. Pokazuje mechanizm, że rządzi zawsze jedna osoba. Więc jeżeli w jakimś... Dlatego ja jestem za tym, żeby właśnie marzyłem o tym, marzę nadal, żeby na przykład Korwin się dostał do Sejmu. On by zrobił on by ten Sejm zmienił. Mówią, jedna osoba wystarczy. No dobrze, Janku, ale pytanie jest inne. Właśnie w czym tak wypatrzyłeś tą mocną złotówkę? No to mówię ci, W tym, że Korwina na Korwina coraz więcej ludzi głosuje? Nie, w tym, że są ludzie, którzy nie chcą taniego pieniądza. Nie chcą ekspansji kredytowej, bo wiedzą, że to pachnie inflacją. A inflacja pachnie złodziejstwem. I jest i Winiecki, i Żońca, Andrzej Żońca,
takimi ludźmi są może bardziej Winiecki, profesor Winiecki niż profesor Żońca, ale tak i oni trzymają w szachu resztę. Więc to są te dwa czynniki. Trzeci czynnik to jest taki, że Polacy są przedsiębiorczy i Polacy szukają rynków, prawda? Więc nie każdy Polak jest taki głupi, żeby trzymał się tez, które tutaj wygłaszają w telewizorach, że jak złotówka jest słabsza, to eksport jest lepszy. No, eksport jest lepszy, ale import jest gorszy, a przynajmniej 3/4 polskiego eksportu to jest z importu. W związku z tym to jest monkey business, nie? Dziadowski biznes taki. W związku z tym ja, każdy rozsądny człowiek myślący o ekonomii uważa, że jak jest mocny pieniądz, to jest lepsza gospodarka i mocniejsza gospodarka niż jak jest słaby pieniądz. Trzeba być kretynem, żeby mówić, że jak złotówka jest słabsza, to wpływa pozytywnie na gospodarkę. To tak jak Paul Krugman mówił, że jak zburzyli wieże te World Trade Center, to że to się dobrze zrobiło dla Nowego Jorku, bo teraz będzie dużo pracy dla pracowników budowlanych. No to zburzyć cały Manhattan albo no cały Nowy Jork. Będzie pracy od groma, a jeszcze bym Dallas, jeszcze jest Houston, jeszcze jest Miami, jeszcze jest Chicago. Można burzyć wszystko. Burzyć, jeszcze na dużo lat. No okej, Maćku? Wiesz co, Janku, ja ci powiem, dlaczego, w czym ja właśnie opatruję taką tą silną złotówkę. Oprócz tego, że Polacy są przedsiębiorczy, no to już udowodnili, to jest zdecydowanie... Tutaj w Niemczech, gdzie mieszkam, właściwie z podziwem na nas patrzą. Gdziekolwiek idę, czy wczoraj byłem na dwóch spotkaniach z przedsiębiorcami, czy wszędzie indziej, właściwie tak mówią, że naprawdę mamy taką werwę, mamy tą energię w tym narodzie i tutaj przyjeżdżamy i działamy. Z tego oni się cieszą. Moja żona, nawet burmistrz tutaj zrobił spotkanie. Burmistrz malutkiego miasteczka, znaczy w Polsce byłoby coś takiego możliwe. Burmistrz malutkiego miasteczka, 12 tysięcy mieszkańców, zrobił spotkanie dla osób obcokrajowców, którzy prowadzą działalności, którzy dopiero co przyjechali. Pytał się, jak ma nam pomóc, jak co może zrobić jeszcze dla nas i tak dalej. I to jeszcze w miejscowości, gdzie bezrobocia praktycznie nie ma, tam jest na poziomie 2%, gospodarka świetnie funkcjonuje, PKB jest bardzo wysokie. Teraz do moje pytanie, stopnia... czy były tam gazety jakieś na tym spotkaniu? Jeszcze raz proszę jakieś o pytanie. Gazety, media były na tym spotkaniu? Czy przedstawiciele mediów byli obecni na zebraniu? Przedstawiciele SDP w dodatku. Ale jeszcze wam powiem, w czym ja właśnie... Ale nie, ja się pytam o media, czy na tym spotkaniu były. Chodzi o media, czyli gazety, telewizja... Tak, gazety też były. No to już widzisz, dlaczego takie spotkanie było. No właśnie, ale... Nie wybory się zbliżają. Wam pokażę zdjęcia z tego spotkania, które były, artykuły prasowe się ukazały. Ale co do czego chciałem wrócić, o tej złotówce. Mi się wydaje, znaczy złotówka jest jak najbardziej... Moim zdaniem obiektem spekulacyjnym. Spekulacyjnym Niemcy mają dużo polskich obligacji, Szwajcaria. Polska ma bardzo duże zadłużenie, ale jednocześnie ma zły charakter tego zadłużenia, bo jest zadłużona właśnie u banków, w innych bankach. To nie jest tego typu zadłużenie co Japonii czy Niemiec, że oni są zadłużeni u swoich, w swoim siebie, własnym narodzie. Tak, tylko polskie zadłużenie jest zadłużeniem jakby obcym. I w związku z tym, że ciągle ci ludzie, tak jak teraz się zbliża koniec roku, to też wiadomo, masa migrantów przyjedzie do Polski, zawsze przy tego typu świętach złotówka się wzmacnia, to chyba tam ja nigdy nie wierzyłem, że ona teraz spadnie. Ona relatywnie, jej wartość jest niska. Mi się wydaje, że ona tą wartość pokaże za kilka lat, bo w Polsce, tak to mówi Stanisław Michalkiewicz, kryzys na razie grzecznie stuka do drzwi. Myślę, że wydaje, że w następnym roku zacznie łomotać, a potem po prostu je wyważy za jakiś czas, bo to musi runąć. Ja bym tutaj, wiesz, nie ryzykował takiego pesymizmu, jeśli chodzi... Ale to wcale nie jest pesymizm. Słuchaj, mnie denerwuje to, że grupa trzymająca władzę robi wszystko, żeby dokuczać tym, którzy ten kraj dźwigają. Ten kraj rozwijają. To mnie krew na głowę zalewa, wiesz, że się hamuje ludzką inicjatywę, że się hamuje ludzką energię, utrudnia pracę i to na każdym szczeblu, czy to formalnie, czy nieformalnie, bo zawiść jest też ogromna i taka niechęć i mediów i w ogóle, wiecie, no to mnie denerwuje. No ale to nasze spojrzenie na silną złotówkę się
pokrywa. Ja no, mogę sobie tak, tylko tyle podbić bębenka, że ja już to 2 lata temu, że widziałem. A ja to ja ci powiem, ja mogę podbić batów w 2008 już mówiłem. No dobrze, ale w 2008 nie było powodu, bo kryzys się zaczął w 2009. To, ale właśnie już to mówiłem w 2008, że to, co teraz się dzieje, spowoduje właśnie tą złotówka wtedy była bardzo mocna w 2008-2009. Ja ciągle to wszystkim powtarzałem i to nawet takim już analitykom, którzy mówili, że jeszcze ona się wzmocni. Mówię, z jakiej racji? Ona się nie wzmocniła, bo ona nie ma żadnej odzwierciedlenia w gospodarce tam. Ta gospodarka jest przecież słabiutka. Gospodarka Polski to jest niecałe 3% gospodarki krajów strefy euro, a więc stosunkowo do wielkości kraju i do wielkości ludności powinna ona wynosić 10% prawie. One wynosi jednak 3%, także ona nie ma uzasadnienia, ta mocna złotówka w sile gospodarki. Ona ma, wtedy miała uzasadnienie, bo wtedy w 2008 wielkie transze miliardów euro z Unii przychodziły do Polski. I ci wariaci z rządu po prostu je zaraz wymieniali na złotówki. W związku z tym złotówka, no wiesz, prawo jasne podaży i popytu spowodowało to, że złotówka się wzmocniła, no bo wszyscy ją wykupowali. Znaczy, no ale to się skończyło i zaczął się kryzys. Tak. Wiesz, i tu chodziło o to, już ja nie mówię historii złotówki, tylko chodziło o to, czy uciekać od złotówki i kupować waluty. Tylko na razie nie, świat nie ucieka od złotówki. Świat na razie kupuje polskie obligacje. Oni jeszcze w nie wierzą. Niemcy, Szwajcarzy jeszcze w nie wierzą. Obligacje więc... to jeszcze nie jest siła złotówki. W pewnym sensie tak. Biorąc pod uwagę to, że jest tak wysoki deficyt. To jest tak... skutek. Obligacje tak. To jest skutek siły złotego. Jeżeli jest silny złoty, to będą obligacje kupować. A nie, że będą kupować obligacje, to będzie silny złoty. Właśnie też może być w drugą stronę. Nie zawsze w drugą stronę jest. Bo oni będą zainteresowani, jak te obligacje będą sprzedawać, żeby złotówka była jak najmocniejsza. I to o to właśnie chodzi, że te kraje będą zainteresowane żywotem, że po prostu podczas sprzedaży obligacji złotówka musi być... Oni nie patrzą teraz, ile teraz złotówka kosztuje, jakie kupują. Im zależy na tym, jakie będą sprzedawali, jak rząd je będzie wykupywał. Pozdrawiam was. Dziękujemy bardzo. Trzymaj się, Maćku. Konkluzja jest taka, że jednak na razie trzymajmy złotówkę. No, połowa audycji, Janku, już jesteśmy. Co? Połowa audycji, więc powiem słuchaczom, że możecie do nas dzwonić. Nie wiem, skąd chłopaki numer znali, ale 222-195-321. O, możecie zadzwonić. 222-195-321. Muszę sobie powtórzyć, bo ja już właściwie chyba z pół roku albo rok nie mówiłem tego numeru i po prostu zapomniałem. Słuchajcie, więc tak, jak już jesteśmy przy złotówce, no to trzeba przejść do tematu naszego jakby przewodniego na najbliższe pewnie pół roku, albo może rok, albo dwa, mianowicie banku. Najpierw, jak wspominałem kilka tygodni temu, najpierw będzie skok, a potem będzie bank. I dzisiaj temu poświęcimy drugą część audycji, tylko przypomnę jeszcze parę spraw. Mianowicie to, co nas ewentualnie łączy, jeżeli łączy. Zbieramy deklaracje ewentualnych chętnych na wyjazd na Freedom Fest. Największe zgromadzenie wolnościowe świata. Intelektualiści, nawet i politycy, będzie Ron Paul, będzie Rand Paul, będzie kilka osób. Zdaje się nawet będzie z Polski niespodzianka, nie mogę na razie powiedzieć, bo to jeszcze są niepotwierdzone dane, ale Mark Schousen zaprosił jednego z znanych Polaków na Freedom Fest. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. W każdym razie chcemy zorganizować tę grupę, to już wiecie. Freedom Fest jest między 10 a 13 lipca. Będziemy to robić tak, żeby pomóc, żeby wizy były jakoś grupowo, albo przynajmniej potraktowane łagodniej niż w przypadkach indywidualnych. No i chcielibyśmy, no gdzieś, ja wiem, żeby z 50 osób pojechało, żebyśmy tam byli widoczni. Mark Schousen powiedział, że nas tam bardzo ładnie powitają, zapowie, no przedstawimy się, coś może o sobie powiemy, bo właściwie kto ma nas reprezentować? Nie ma żadnej, jest tam jakaś agencja promocji przemysłu czy coś, to oni przecież promują siebie, a nie przemysł, ani nas.
prawda? A tu chodzi o to, żeby się promować, żeby było życzliwsze albo bardziej rozpoznawalne spojrzenie na Polskę, na Polaków, bo to może każdemu z nas gdzieś tam w biznesie pomóc. No więc jeżeli ktoś się liczy z taką możliwością, no jak mówiliśmy już, jaki koszt, mniej więcej to będzie, no bilet pewnie będzie kosztował gdzieś w granicach 2200, 2300 do 2,5 liczmy, no 1000 zł. Pobyt w hotelu tam, no to jakby po dwóch w pokoju, no to ja myślę, że to będzie 4 dni, no jakby to pewnie tydzień trzeba liczyć, no to gdzieś w granicach 50, 350, 1000 zł. To jest 3,5. No jedzenie, można wygrać w kasyno, no można postawić. Około 5-6 tysięcy minimum trzeba by mieć. No mniej więcej 5 a 6 tysięcy. No trzeba by też trochę zobaczyć Ameryki. Tam jest niedaleko Grand Canyon, jest Arizona, prawda, z Nevady można sobie wyskoczyć do LA, do Hollywood. No może to być fajna impreza. Jak będzie więcej chętnych, no to się możecie też zorganizować właśnie tymi wypadami. Można to też jakoś ekonomicznie to zrobić. Pomożemy wam to jakoś przemyśleć i zorganizować. Także już możecie się zacząć zgłaszać. My, co Kamilu, gdzieś wstawimy taką formatkę deklaracji. Tak, zrobimy, ale to jak już wrócę z Afryki. Jak wrócisz z Afryki, tak. No Kamil jedzie za niedługo do Afryki. Ja będę w Ameryce, ale z Ameryką to jeszcze to jest o tyle dobrze, że to wszystko tam działa. Telefon i internet. W Afryce niestety tak nie działa. No i jest kłopot. No, przez 3 tygodnie nie byłem w stanie nawet spróbować pomyśleć o tym, żeby audycję nadać. Będziemy mieli też kilka seminariów w najbliższym czasie, w lutym, potem chyba w kwietniu, w maju, takich wystrzałowych. Będziemy was o tym informować, chodźcie czasami na Zbiro. W lutym już jest oferta, jak zajrzycie na Zbiro, to tam zobaczycie wielki baner. Zrobimy takie seminarium, gdzie poprosiliśmy ludzi, którzy mają jakieś nieruchomości i w ten sposób zarabiają. Więc będzie takie seminarium o nieruchomościach, o tym jak inwestować, głównie o początkach, tak? Natomiast w maju, 18-19 maja, seminarium z kim, Janku? Pochwal się, z kim. No będzie Hans Hermann Hoppe. Tak jest. Będzie Adam Wielomski z naszych. Będzie Frank Karsten, autor książki Mity demokracji, bardzo dobra książka. No, marzymy o tym jeszcze, sprawa jest otwarta, żeby przyjechał książę Liechtensteinu, ale ponieważ on jest głową państwa, bo zanosiło się na to, że zrezygnuje, że się podał do dymisji, ale naród nie chciał, żeby się podał do dymisji, więc został. Więc raczej mało prawdopodobne, że mu się uda przyjechać. Bardziej prawdopodobne będzie to, że my zorganizujemy wyjazd do Liechtensteinu, może gdzieś pod koniec lata albo z początkiem jesieni i byśmy się tam spotkali na jakiejś imprezie z księciem. Bo zawsze dobrze jest mieć znajomego księcia. Lepiej mieć go znajomego niż nie lepiej mieć. Lepiej mieć niż nie mieć, prawda? No. Wiesz, że mieć znajomego księcia, a nie mieć tu jest dwóch książy. Jeszcze raz powiedz. No mieć znajomego księcia, a nie mieć, to już jest dwóch księciów. No różnica jest dwóch, tak. Co? Ale można zamiast księcia mieć księdza, ale to jest... A to takich to mamy dużo. Księdza mamy. Pozdrawiamy Jacka Gniatka, pozdrawiamy. On tam w Zambii nadzoruje kopanie fundamentów. No nie tylko. Myśli o Misesie, myśli o szkole austriackiej, myśli o tym, jak pogodzić wiarę z przedsiębiorczością, czyli dba o nasze morale i nasze potem przyszłe życie. No i teraz wracamy do skoku. Słuchaj, jest, chyba oczekuję, mam nadzieję, że się jeszcze nie zniechęciła, Agnieszka Piesto, która jej mąż, albo ona, albo on, albo oboje,
i by odpowiedzieliby wam na, bo wiem, że ja dostałem przynajmniej 12 czy 15 maili w sprawie skoku, bo ten anons, który żeśmy zrobili nie ma, ze 6-7 tygodni temu, zainteresował sporo osób. No i chcielibyśmy teraz już porozmawiać z organizatorami, bezpośrednimi organizatorami, którzy, może ja, zanim Agnieszka się połączy, albo jej mąż, Daniel, to może przeczytam kawałek newslettera, który się w związku z tworzeniem skoku. Skok będzie się nazywał... Halo Janku, coś cię nie słychać. A, internet problem. Tak, jak ja lubię te problemy internetowe, to co, będziemy dzwonić do Janka za chwilę. Zaraz wracam. I Janek jest już z nami. Ja nie wiem co, to nie ja się wyłączyłem, tylko wyście się wyłączyli. No ta kontestacja, ja takie mówię, dziadostwo mówię, tutaj w tej kontestacji. O, jest Daniel, dobra, cześć Danielu. Słuchaj, nie wiem czy słyszałeś wprowadzenie, bo pewnie nie słyszałeś, bo się wyłączyłem. Chciałem przeczytać fragment tego pierwszego newslettera. Słyszysz mnie, Danielu? Dobry wieczór, Janku, dobry wieczór. Cześć, dobra. Cześć. Więc jest już nasz gość. I teraz chciałbym, może zacznę od tego, że odpowiem na, no znaczy przedstawię pytania, dość interesujące pytania, jednego z moich przyjaciół z drugiej strony oceanu, któremu opowiedziałem o tym pomyśle, bardzo się do niego zapalił i no, ja wyjaśniałem na tyle, na ile potrafiłem, plus materiały, które dostaliśmy od tej grupy inicjatywnej, właśnie kierowanej przez Agnieszkę i Daniela Piesto. No i pytania są następujące. Jak macie jakieś inne pytania, to proszę zadawać. Bo wiemy, że skok działa w ten sposób, że każdy, że to nie jest spółka akcyjna, tylko to jest spółdzielnia. Prawda? Czy to jest... Zgadza się. W spółdzielni każdy członek, bez względu na to, jaki ma wkład, ma takie samo prawo. Czy nie boicie się nadużyć? No to ja tu doszczegółowię, że chodzi o głos na walnym zgromadzeniu. Tak. Zgadza się. Każdy ma taki sam jeden głos i to wynika z ustawy, także tutaj tego nie można zmieniać. Natomiast w praktyce nie ma to przełożenia na prowadzenie skoku, dlatego że to zarząd i rada nadzorcza w praktyce prowadzą ten skok i historia różnych skoków pokazuje, że te zarządy i rady nadzorcze są może nie nieusuwalne, ale prawie się nie zmieniają. Także jak jest bardzo rozproszony, bardzo, bardzo dużo członków jest ogólnie, jest bardzo rozproszona liczba członków, oni nie są jakoś zrzeszani między sobą, to dosyć łatwo jest po prostu nimi zarządzać.
Ale w tym sensie, że czyli tutaj nie ma takiego niebezpieczeństwa, że ktoś tam, prawda, będzie korzystał, powiedzmy, klient czy członek SKOK-u, który ma 100 zł na koncie, będzie korzystał z benefitów takich samych, jak ktoś, kto będzie miał 1 000 000 zł na koncie. Czy to jakiś... Benefity, tutaj główne benefity SKOK-u to są usługi finansowe, więc jeżeli ktoś ma 100 zł, to niewiele usług jesteśmy w stanie mu zaproponować, chyba że ma dobrą zdolność kredytową. Także tutaj nie ma żadnej obawy. No i tutaj też chciałbym to jakby cały czas to mieć na względzie, że celem jest bank. Bank, okej, jest... dobrze, dopiero później będzie. Czyli SKOK jest to po prostu taki poligon doświadczalny dla i punkt wyjścia, możliwość zdobycia kapitału do stworzenia banku. Tak, to jest punkt wyjścia. Może nie poligon doświadczalny. Wtedy dopiero w banku będzie udziały będą, czy ilość głosów, czy waga głosu poszczególnego inwestora będzie proporcjonalna do jego wkładu kapitałowego. Dokładnie. W SKOK-u tak nie będzie. Drugie pytanie było takie. To właśnie to jakby odpowiedział, bo to czy większość, która nie wnosi nic lub wnosi niewiele, może rządzić i nadawać ton przyszłości firmy. Czy będzie rządziła grupa zawodowców, którzy będą się starali, dążąc do tego, żeby zbudować bank, będą się musieli starać, żeby pomnażać kapitały SKOK-u w sposób najlepszy z możliwych, prawda? Więc o to będzie chodzić. Dobra. Nie odpowiedziałeś za mnie na to pytanie, ale bardzo dobrze. No bo ja tu, wiesz co, ja czytam również odpowiedź, bo ja wysłałem do Agnieszki, twojej żony. Aha. Przepraszam, że wiesz, że bez twojej wiedzy, ale publicznie wysłałem. Wysłałem pytania i ona tutaj odpowiedziała tak bardzo, bardzo zwięźle, więc dlatego jakby posiłkuję się też tym, ale już teraz będę ciebie tylko słuchał. Było powiedziane i w czasie naszych prywatnych rozmów i w pierwszej audycji, mianowicie, że jaka będzie, czy członek SKOK-u ma jakąś korzyść z tego, że jest w SKOK-u, a nie trzyma swoich pieniędzy w banku. No więc powiedzieliście wtedy, że powiedzmy depozytariusz będzie miał wyższe oprocentowanie niż w innym banku, natomiast kredytobiorca będzie miał niższe oprocentowanie kredytu niż w innym banku. To trochę taka jakby sprzeczność. Możesz to wyjaśnić? No tak, to chyba jest spore uproszczenie. To wygląda tak, że SKOK, który zakładamy, będzie świadczył wyspecjalizowane usługi, czyli dla konkretnej niszy, jaką są inwestorzy i przedsiębiorcy. Także my, skupiając się na tej niszy, stworzymy usługi, które są tylko, które są specjalistyczne, niespotykane często na naszym rynku. Przykładowo jest sobie inwestor, który chciałby kupić nieruchomość pod inwestycję, no i idzie do banku. W banku jest, wiadomo, skostniały system, nie dostaje zdolności kredytowej, nie biorą pod uwagę, że to jest świetna inwestycja i temat upada. Natomiast u nas w SKOK-u, który jest właściwie tworzony przez, część osób to są inwestorzy, przedsiębiorcy. Spółdzielców, tak? Spółdzielców. Tak, więc my oczywiście bierzemy to pod uwagę i dzięki temu nasz klient ma większe możliwości kredytowe. Czy to jest, przepraszam, jakby takie podpytanie, czy to jest legalne? Czy tutaj nikt nam nie zarzuci, że na przykład kumoterstwa, że przykładowo, że Krzysztof Habich teraz otworzył biznes, będzie potrzebował kapitału na wzrost, prawda? Bo rzeczywiście to jest bardzo ekspansywny biznes. Będzie członkiem naszego SKOK-u i rada nadzorcza, czy ta rada, nie wiem, kredytowa, rada dyrektorów, przyzna mu kredyt
w sytuacji, gdy inne, w innych banku by takiego kredytu nie dostał. Ja przepraszam, to użyłem przykładu Krzysztofa Habicha, ale tu chodzi o dowolną osobę. No, że jeżeli będą patrzeć takim łaskawszym okiem, to może się wiązać z większym ryzykiem niewypłacalności kogoś, czy udzielenia komuś kredytu wyższego ryzyka niż inni. Czy tego niebezpieczeństwa nie ma? Czy jasno się wyraziłem. No tak, jasno. Po pierwsze, to wszystko jest oczywiście legalnie. Po drugie, to tylko osoby fizyczne mogą być naszymi klientami, więc tutaj wchodzą w grę przedsiębiorcy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą lub inwestują, no albo to są spółki cywilne, no, czyli umowy między działalnościami gospodarczymi. Po trzecie, wspomniałeś o... Mówiłeś, zaraz, coś wspomniałeś o... I wyleciało mi z głowy. Że w innym banku dostanie gorsze warunki. Nie dostałby kredytu, prawda? Albo że w innym banku... mi chodziło o to, jak to jest możliwe, że w naszym banku dostanie wyższe oprocentowanie niż w innych, podczas gdy wiadomo, że wszystkie banki, wiesz, walczą o to, o minimalizację kosztów, o minimalizację, jak najwyższą efektywność, prawda? Więc... No dobrze, Janku, to teraz tak. Jest dwóch analityków finansowych. W naszym skoku jeden i jeden w banku. I teraz nasz analityk ma za sobą już kilka inwestycji. I on wie, że inwestycja, którą chce podjąć klient, jest obarczona niewielkim ryzykiem. On wie to z doświadczenia i sam na przykład z chęcią by taką inwestycję, gdyby znalazł taką, to by w taką wszedł. Więc wiedza, którą on posiada, przekłada się na lepsze oszacowanie ryzyka, co pozwala na dobór lepszych, lepsze oszacowanie całego kredytu. Czyli Danielu, to co my zrobiliśmy, że jako wykładowców przedsiębiorców zrobiliśmy, to wy jako analityków też będziecie brali takich ludzi, którzy już faktycznie do czegoś tam podchodzili. To jest takie uproszczenie, że nie będziemy przedsiębiorców wsadzać na umowę o pracę. Oczywiście, że tak, ale logika zgadza tego. Się, tak. Po prostu to jest instytucja tworzona przez inwestorów i przedsiębiorców dla inwestorów i przedsiębiorców. Czyli po prostu lepsza znajomość, lepsza fachowość i większa niezależność przy podejmowaniu decyzji. Dokładnie. Przekłada się na lepszą efektywność, a tym samym na niższe koszty. W ten sposób te zaoszczędzone pieniądze mogą zostać przetransferowane do naszych członków w ten sposób otrzymają lepsze warunki. Koszty w ogóle będą dużo niższe. Po pierwsze, to jest bank, który powstaje w XXI wieku. Może być w pełni, znaczy bank, instytucja finansowa może być w pełni skomputeryzowana, może być w pełni mobilna, bez problemu możemy dać cashback. No cashbacki to powiedzmy, że już są u nas na rynku. Do tego nasz klient również jest... A możesz wyjaśnić, co to są cashbacki? Słucham? Co to są cashbacki? Cashback to jest zwrot na twoje konto procentowy z każdego przelewu na zakup czegoś, który wykonujesz z twojego konta. Czyli przykładowo robisz zakup na 100 zł i dostajesz cashback 5%, czyli 5 zł. Czyli to jest taki program lojalnościowy w pewnym sensie, tak? To jest taki uproszczony program lojalnościowy. Zgadza się. Okej. No to dobrze. I teraz, czy nie ma obawy, następne pytanie, czy nie ma, że go zgubię, jest, dobrze. Nie ma obawy o to, że będą nadużycia, że jednym się będzie dawało ten cashback, albo będzie się dawało intratniejsze oferty, a innym mniej. No, że wiesz, jak to jest. No jest. Aha, nadużycia w tym... Korupcja, w tym, o to mi. To jest, ustawa głosi,
że warunki usług, które my świadczymy, nie mogą być lepsze dla członków zarządu ani rady nadzorczej. Czyli nie, nie wiem, czy dokładnie o to ci chodzi, ale my nie możemy... Ale wiesz co, to wszystkie ustawy tak mówią, wszystkie ustawy tak mówią, a potem się dowiadujemy na przykład, że syn ministra czy córka ministra coś załatwiła pracę taką, której by nie załatwiła osoba nie będąca synem czy córką ministra i tak dalej. Wiesz, to jest dość trudno coś takiego... No, zgadza się. No, łatwo ominąć, o, tak to powiedzmy. No. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Celem jest, żeby misją skoku jest świadczenie takich usług, żeby klienci przychodzili, więc jeżeli będziemy stosowali nepotyzm, to po prostu nikt do nas nie przyjdzie, no bo będziemy drodzy dla klientów, a sobie damy... Okej. Dobra, to jest argument, dobra. Tak. Następne pytanie jest takie. W sytuacjach nieprzewidzianych, powiedzmy, chodzi o system gwarancji. Jakie gwarancje będzie miał członek skoku, że mu nie zginą te pieniądze, że nie zostaną zmarnowane, że nikt ich nie ukradnie, nie malwersuje? Dobrze, no to przede wszystkim jak rozmawiamy o pieniądzach, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, o których pieniądzach, bo klient na początku musi wpłacić składkę, musi zapłacić wkład na początku przy zapisywaniu się do skoku i ten wkład, który będzie wpłacał, będzie dosyć niski, od złotówki do 1000 zł, to jest do ustalenia i on jest wpłacany jednorazowo na rzecz skoku. Następnie jest jeszcze... To jest, on traci te pieniądze, tak? Czy to jest jego udział jakby w tej spółdzielni? To jest tak, że wpłaca zarówno składkę, ten wkład i udział, dwie rzeczy. I teraz tak, ten wkład, załóżmy, że on wynosi 10 zł. On jest jednorazowo wpłacany na rzecz skok i już się go nie odzyskuje. Natomiast ten udział to można w każdym momencie odzyskać, wypisując się ze skoku. Natomiast trzecią kwotą jest oczywiście to, co jest na koncie, czyli depozyt. I to jest najważniejsze. Ten depozyt jest przede wszystkim będzie u nas zabezpieczony, będzie ubezpieczenie do wysokości 100 tysięcy euro, czyli... No 400 tysięcy złotych. 400 z kawałkiem tysięcy złotych, tak. Także zabezpieczenie... Kto za to odpowiada? Kto jest tym gwarantem? To jest na bazie umowy, która będzie podpisana z Krajową Kasą. Kasa Krajowa to jest taki ustawowy twór, który zrzesza wszystkie skoki. Kasa Krajowa to się nazywa. Skok centralny. Taki. Ale to nie jest ten fundusz gwarancyjny, bankowy fundusz gwarancyjny, temu podobne. Nie. To jest fundusz, który tworzą poszczególne skoki, tak? Poszczególne spółdzielnie w systemie skok. Tak, właściwie to jest ustawowo napisane, więc wszystkie spółdzielnie są jakby członkami, podpisują umowę z Kasą Krajową i Kasa Krajowa świadczy na rzecz skoków usługi takie pomocnicze. Okej. Okay. Dobra, tak. Teraz następne pytanie. W jaki sposób, co się dzieje z pieniędzmi, które skok zarabia? No bo skok będzie zarabiał pieniądze dla spółdzielni. Czy te pieniądze będą w jakiś sposób wracały do spółdzielców? A jeżeli nie, to dlaczego i jak, co się z nimi będzie działo? To dlaczego nie, to już nie do mnie, dlatego że w skokach te pieniądze nie mogą wrócić do członków, do nikogo właściwie, one mogą tylko dalej być inwestowane. Dlatego te pieniądze muszą, dlatego skok będzie przekształcony w bank.
W banku, który jest już komercyjną instytucją for profit, można te pieniądze spokojnie wyciągnąć legalnie z instytucji i przekazać udziałowcom. Także dopóki nie będzie banku, to nie ma możliwości wyciągnięcia tych pieniędzy ani przez zarząd, ani przez radę nadzorczą, ani przez członków. A czy Komisja Nadzoru Finansowego będzie może, no nie wiem, zabronić czy nie udzielić pozwolenia na otwarcie banku? No to jest urząd, ale jeżeli nie, szczerze mówiąc, jesteśmy dobrej myśli. Wydaje nam się, że jeżeli, tak jak już rozmawialiśmy z KNF-em na temat utworzenia banku, i to wszystko jest do zrobienia. Dostarczymy dobre. Wyście ujawnili ten plan, tak? My tak, myśmy już się spotkali, oficjalne spotkanie było z Komisją Nadzoru Finansowego i rozmawialiśmy o naszym planie. Jest okej, tak? To są kwestie formalne, także jeżeli spełnimy warunki formalne, to oni muszą nam udzielić zgody. Dobrze, ostatnie dwa pytania. Ile czasu minie od powiedzmy startu skoku do powstania banku? Szczerze tak. Mówiąc, to będzie od półtorej do dwóch lat. Od półtorej do dwóch lat. No to dlaczego, dobrze, dlaczego akurat tyle czasu? Jak to się oblicza? Formalności. Pyta się urzędnika KNF-u i on odpowiada. Szczerze mówiąc, Alior Bank uzyskał zgodę w przeciągu lekko ponad miesiąca. Natomiast to było jakiś czas temu. I tak jak teraz rozmawialiśmy, to nie wiem, czy to wynika z afery Amber Gold, ale widać, sytuacja się znacznie zmieniła. Nie chcemy tam wnikać właściwie, czemu dokładnie taki termin nam podali. Wiemy, ile dokumentów musimy przygotować w tej kwestii i to jest ogrom materiałów. Kapitał musimy zebrać, jak działający skok musi zebrać ten kapitał. Więc realnie to jest od półtora do dwóch lat. A dlaczego nie od razu bank, tylko skok na początku? Bo nie ma kasy, tyle. Trzeba by zebrać pieniądze na rachunku depozytowym, trzymać je tam przez na przykład rok, bo to jest tak, że składa się dokumenty na pozwolenie na istnienie banku. Jeżeli ma się już takie pozwolenie, to wtedy na działanie tego istniejącego banku. I to ogólnie jest proces trudny i długi, więc te pieniądze musiałyby być złożone na rachunku depozytowym i sobie tam czekać. Więc lepiej, żeby pracowały w skoku. Tak, a poza tym skok jest okazją do tego, żeby się zebrała właśnie ta grupa ludzi, która będzie stanowiła siłę banku. No bo jednak wypromowanie banku nowego, no wiecie ile wy, Alior, ten wspomniany już przez ciebie Alior, wydał chyba gdzieś koło 400 milionów na to, żeby wystartować. Mm-hmm. 400 milionów euro. No więc nie każdy ma tyle pieniędzy. To jest raz, a dwa, nie każdy nawet jak ma te pieniądze, to chce je w taki sposób czy zamrozić na długi czas, zanim bank ruszy z kopyta. No więc dobra, ja myślę, że pytań będzie więcej. Na jakim etapie jesteśmy w tej chwili, żebyśmy wiedzieli, no bo już trzeba zacząć oszczędzać, prawda, zbierać do skarbonki. Ja mam taką propozycję, żeby każdy wrzucał wieczorem, jak przychodzi do domu, wyjąć wszystkie drobne i do świnki wrzucać. Zobaczcie, ile tu się pieniędzy uzbiera. Ja kiedyś wrzucałem... No, to w Ameryce, co prawda, właśnie takie drobiazgi do dzbanka i w ciągu chyba, nie wiem, 6-7 miesięcy miałem prawie $1000 z resztówek jakichś takich, które gdzieś tam mi po kieszeniach się plątały. No dobrze, więc... Janku, ale zadałeś pytanie i się zagadałeś. No to czekam na odpowiedź, no. Czyli na jakim etapie teraz? Na jakim etapie jesteś? Tak. Założyliśmy na razie Stowarzyszenie Edukacji Ekonomicznej Atlas. W ogóle nie wspomniałem chyba, ale nazwa skok, jaką ustaliliśmy, to jest skok Atlas. Tak, już mówiłem, że to chodzi o... Dlaczego taka nazwa? Aha, Atlas zbuntowany, tak?
Właściwie to Atlas jako osoba, która no jest motorem napędowym świata, czyli jest osobą no popychającą świat do przodu, przedsiębiorcą albo inwestorem, czyli gdyby nie ci ludzie, to no gospodarka by stanęła i byłoby nieciekawie. Więc my zbieramy takich właśnie ludzi do tego skoku, takich klientów poszukujemy i szczerze mówiąc dosyć... My już właściwie mamy tych klientów, mamy grupę docelową i wiemy, jak do niej bardzo łatwo dotrzeć, tylko teraz brakuje nam instytucji finansowej. A co do tego etapu, to założyliśmy na razie Stowarzyszenie Edukacji Ekonomicznej Atlas. To było konieczne, aby móc założyć SKOK i teraz kończymy dokumenty rejestracyjne do KNF-u dotyczące SKOK-u Atlas, które będziemy niebawem składać, także SKOK powinien w przeciągu kilku miesięcy już być, już powinien działać. Natomiast trudno mi środek wiosny, tak? Za dwa miesiące czy za pół roku to wszystko się oczywiście może zmienić. Czyli co, na wakacje to już będę mógł konto założyć w SKOK-u Atlas? Tak. I robi sobie przelewy. Najprawdopodobniej tak. I robi sobie przelewy nie z Aliora, tylko ze SKOK-u Atlas. Dobrze. Alior będzie drżał w posadach. Atlas będzie. A jeszcze wytłumacz mi, dlaczego osoby prawne nie będziecie obsługiwać? Chcielibyśmy, ale ustawa tak głosi. Jest dużo ograniczeń. Czyli na przykład Asbiro nie będzie mogło założyć u was konta, tylko ja, Kamil Cebulski tylko. Tylko, tak. Natomiast jak już założymy bank, to wtedy również osoby prawne będą mogły być obsługiwane. Okej. No to pozdrawiamy, słuchajcie, przyciągnęliśmy czas. Jak macie jakieś pytania, piszcie do nas, do Kamila, do mnie. Będziemy tutaj ten temat promować, czy ten biznes promować. Docelowo chcemy się dostać do tego banku. I rezerwy cząstkowe mnożyć. Nie no, oczywiście, tu już nam ktoś zarzucił, że jak my możemy coś takiego robić i uczestniczyć w systemie rezerw cząstkowych. No to jak mamy? No możemy uczestniczyć w systemie rezerw cząstkowych, nie stosując rezerw cząstkowych, ale to przypuszczam będzie ciężko, bo to z jednej strony pokusa, a z drugiej strony no jest konkurencja, prawda? Jak konkurencja to stosuje, dlaczego my mamy nie stosować? Możemy w ten sposób przegrać i odpaść. Dziękujemy wam bardzo. Życzę wszystkim. Trzymaj się bardzo. Danielu, przekaż grupie inicjatywnej, przekaż życzenia od nas. Jesteśmy z wami, trzymamy kciuki. No i oczywiście aktywnie się w to włączamy, przynajmniej Kamil i ja i jeszcze paręnaście osób, które do nas pisały. No a reszta, no to może się przyglądać, potem się włączą, jak będą, jak nie mają. W każdym bądź razie zbierajcie tysiaka na ten wkład pierwszy. To nie, to jak mniej udział. Zrobimy niż tysiak. Myślę, że 10 000. Po 950 wystarczy. No, więc wesołych świąt, spokojnych, udanych. A potem, no myślę, że sobie złożymy jeszcze noworoczne. A potem do łopaty i kopać. A potem trzeba, tak, potem będziemy kibicować naszym kopaczom w Afryce. A może jakieś brylanty wyko... A, wiesz, że w Zambii odkryli szmaragdy? Może jakiegoś wykopę. Podobno, no właśnie. Szmaragd to co, zielony jest czy jaki? Szmaragd jest taki szmaragdowy właśnie. Zielony, to żeś mi powiedział. No wiesz, to właśnie definicja koloru szmaragdowego. Ale nie, no jest taki zielonkawo, niebieskawy. No to będę zwracał uwagę na takie kamienie. W Kolumbii są. Jakby ktoś chciał zobaczyć, najładniejsze są w Kolumbii, ale podobno w Zambii niewiele ustępują, zambijskie niewiele ustępują kolumbijskich. Jest biznes. Słuchajcie, może tam trzeba właśnie pojechać i coś zacząć robić. Tylko pod szyldem polskim, a nie tam jakimś belgijskim czy irlandzko-chorwackim. To tyle. Szyld zostawimy polski, a reszta będzie w Anglii. Spokojnie. Okej, okay, dobrze. Dobra, trzymajcie się, wesołych świąt. Trzymajcie się, wesołych świąt
I nie zapominajcie o nas, Asbiro, PR Publishing, PR Publishing też. No i co jeszcze? No i tyle. I działajcie. Dokładnie. Działamy. Trzymajcie się, pa. Cześć, dobranoc. Albert, wychodzimy!